I Cassandra kontynuujemy, czyli tak. Cezar tu już zdobyte. Andrzej, może ja ciebie zostawię, będziesz ważki zbierał. Broń, odstaw się, bo i tak jesteś dobrym doktorem. To już było odwiedzone, młyn. Korbak do Alkina. Jeszcze raz sobie ich porównam. Mistrz ataku. Tu nie masz. Tu masz z kolei, ale masz naukę. Obu w zasadzie będziemy szkolić. Obaj są dobrzy. Chociażby udałoby się komuś przekazać tą armię, bo połączyć po prostu do podbijania pozostałych rzeczy. Tak mówiłem, kupienie w każdym zamku teraz kuźnie. I kolejny krokiem będzie kupienie ratusza. Także będziemy mieć dochody 6000 później. I jeszcze zamienimy ratusz na kapitol w jednym, czyli będziemy mieć 8000. Później pomyślimy o zamianie do budowania fortów. Ok, zapiszemy, zobaczymy co tu jest. O, oczywiście tego nie chcę. No po prostu chatki są dziadowsko rozsadzone. No po prostu umiejętności nie w 5, nie w 9, które mi potrzebne są. Nie wiem. To jakiś po prostu pech. Tutaj była nawigacja, uczona się, bo tu, dobra, tu, to jeszcze tu. Okej, ty tylko miałeś zbierać złoto, ewentualnie szkolić się i odwiedzać krainę. Ale tu wszystko zwiedzone w zasadzie, tu wyjechać trzeba poza i podbić to co mamy oraz wyszkolić pozostałych ludków w punkty, które tu są. Ktoś jeszcze został? A, to jest główny bohater. Albo jeden z głównych bohaterów, czyli dobra. Ciebie też mogę wysłać na szkolenie. Ważki zawsze ktoś ogarnie po drodze. Okej. Okay. Kurczonko, mądrość. O nie, nie chcemy walczyć. Damy sobie spokój z walką. Korbak, dobra. A tak oczywiście, bo mamy tutaj jako zamek obniżoną ilość dodawanych punktów na level do ataku. Dobrze, obrona nam jeszcze raz skoczyła. Tam rozwiedzone było. Nawigacji nie chcemy i jedziemy do punktu mocy. Dobra, ten zbierze sobie skarby na doświadczenie. Pozostali już zebrali koledzy. Teraz działka nie przypadnie. Dobra, tutaj zbierzemy kamień. Okej, okay, i tak mówiłem, wszędzie kupimy sobie ratusz i klepa. Wiedzę, dobrze. To już przeczekasz, będziesz szukać zgarbisz jako ten ludki z populacji. Okej, okay, kamień mocy, tak jak mówiłem, do ataku jedziemy poszkolić o tak. Ty ogarniesz sobie doświadczenie. Jest super. I teraz sobie pojedziesz po kolejne skrzyneczki. Jeszcze wystaw, zbierze sobie atak. Tutaj wyjedziemy, tutaj wyjedziemy. Myślę teraz tak, czy tu już Ford jechać? Czy
Jeszcze najpierw tamten rozbudować zamki. No, to może najpierw rozbudujemy ten zamek. Bo to dużo będzie jeszcze drewna i kamieni i wszystkiego potrzebne. Chyba, że... No i tak na dwa forty nie mamy pieniędzy. Pieniędzy mamy, ale nie mamy składników. Aha, jeszcze z Lazarem paru. Magia jest. I to jest 120. Zrobię tak. Bez straty jako palmy. Już mam dwie. Także spoko. Jeszcze coś tu wziąć. Aha, magię tu jeszcze wszyscy będą musieli wziąć. To gnona, to od razu gnona, zgnuj. Zgnuj go. Ale dobra, bierzemy skrzynkę. Okej, artefakt. Dobra, może być. Nie będę narzekał. Zameczek. Okej, zgadniemy. To bardzo dobrze, zgadnie sobie jedne ważki, drugie ważki. Zgadniemy gnomy. Dobrze jest. Odwiedzimy sobie stajnie. Alkin, tak jak mówiłem, okej, bo ma. A to akceptuj. Bierz sobie tak. Siarkę. Skrzyneczkę jeszcze raz. Doświadczenie, dobrze. Poza jeszcze tutaj punktem magii, a tak oczywiście ta wiedza zaraz dojdzie. I tu kupujemy już kapitał. Nasze dochody wynoszą 10 tysięcy. Czyli przyjemnie. Przyjechał z góry tutaj, czyli ma już wszystkie odwiedzone poza magią. A jeszcze tu widzicie, minąłem. Dobrze, zawsze jeszcze sprawdzić, upewnić się. Okej, moc sobie weźmiemy. Alkin, ponieważ ty masz dyplomację, no to zobaczymy. Jak będą walczyć, to się nic nie stanie. A raczej nam. Okej, zgadzamy jeszcze tutaj. Tam to masz tu wszystko. Tutaj żadnych punktów nie ma. To tylko tam są do nauki. Tak, tutaj nic nie ma. To łatwiej. Czyli jak tu już wszystko.